W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Lipnicy Murowanej, wsi położonej w województwie małopolskim w powiecie bocheńskim. W latach 1326-1934 Lipnica Murowana posiadała prawa miejskie. Centrum Lipnicy Murowanej znajduje się na wysokości 281 metrów nad poziomem morza. Leży w kotlinie otoczonej górskimi wzniesieniami. Na południu wznoszą się lesiste wzgórza Szubienica 403 metry nad poziomem morza i Durkowa Góra 384 metry nad poziomem morza. Na północy Krasna Góra 585 metrów nad poziomem morza. Lipnicę Murowaną opasują dwie wsie. Od zachodu Lipnica Górna, a od wschodu Lipnica Dolna, ciągnące się po obydwu brzegach Uszwicy. Miejscowość została założona jako miasto w 1326 roku, kiedy lokował ją król polski Władysław I Łokietek, pozwalając wójtowi wsi Lipnica Murowana założyć gród na 100 łanach frankońskich na prawie śledzkim. W przywileju przeznaczył wójtowi 4 łany. Trzeci denar z gruntu pozwolił mu wystawić jatki mięsne, rybne, szewskie, piekarskie, łaźnie i młyn, a także łowić ryby w sadzawkach. W zamian wójt był zobowiązany stawiać lokalny oddział na pospolite ruszenie. Osadnicy zostali uwolnieni na 13 lat od wszelkich poborów, danin i ciężarów, a od ceł w całym państwie na zawsze, jeżeli będą sprzedawali i przewozili własne wyroby. Za panowania Kazimierza Wielkiego miejscowość otoczona została murami miejskimi. Według historyków prawo śledzkie się nie utrzymało, a miasto podupadło, ponieważ w 1370 roku matka króla Ludwika Węgierskiego, królowa regentka Elżbieta Łokietkówna, wydała nowy dyplom, w którym zapisano, że widząc biedny stan miasta Lipnica, nadaje mu prawo magdeburskie, uchylając wszelkie prawa polskie i zwyczaje powszechne. Najbardziej uciążliwą dla mieszkańców była podwoda, usługa komunikacyjna, jaką według prawa polskiego mieszkańcy mieli świadczyć posłom królewskim. Lipniczanie obowiązali byli przewozić ich aż do Sącza, przez co przy złych drogach ponosili wielkie szkody. W 1440 roku uwolnił ich od tego król Władysław III, postanawiając, że mają dawać podwody tylko do najbliższego miasta, a podróżującemu do Węgier posłowi tylko do Czchowa. Dzisiejsza Lipnica Murowana stanowi przykład zabudowy średniowiecznej osady miejskiej o charakterze targowym, zbudowanej w układzie owalnicowym wokół dość dużego 60 na 55 metrów rynku. Pary ulic wychodzące z rogów rynku łączą się z ulicami obwodowymi. Parterowe domy podcieniowe w pierzejach rynku zwrócone szczytami ku środkowi placu zbudowano w XVIII wieku, w czasach, gdy miejscowość utraciła już swoje znaczenie. Są to głównie domy drewniane o konstrukcji zrębowej, nakryte dachami naczółkowymi, tylko niektóre częściowo murowane. Większość podcieni wspiera się na skromnie zbudowanych drewnianych słupach. W roku 2003 kościół świętego Leonarda został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejscowość znajduje się na małopolskim szlaku architektury drewnianej. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego zostały wpisane zespół staromiejski jako zabudowa dawnego miasta, w tym rynku, z charakterystycznymi drewnianymi domami podcieniowymi oraz szczątkami murów obronnych, od których wzięła się nazwa miasta. W obrębie zespołu wyszczególniono następujące zabytki.
kościół parafialny pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła, gotycki z XIV wieku. Kościół pod wezwaniem świętego Szymona z Lipnicy, barokowy z XVII wieku. Dom starościański, kamienny z przełomu XVII i XVIII wieku, znajdujący się przy rynku nr 3. Dom drewniany z przełomu XVIII i XIX wieku, znajdujący się przy rynku nr 22. Dawna szkoła trywialna, obecnie siedziba Izby Regionalnej, znajdująca się w rynku nr 30. Jak również kościół cmentarny świętego Leonarda z XV wieku ze średniowieczną polichromią, jeden z drewnianych kościołów w Małopolsce wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, położony tuż za granicą miasta w Lipnicy Dolnej. Cmentarz wojenny nr 299 z okresu I wojny światowej. Lipnica murowana słynie z konkursu lipnickich palm i rękodzieła artystycznego na Palmę Wielkanocną, organizowanego od 1958 roku. Najwyższe palmy prezentowane w konkursie osiągały już ponad 30 metrów wysokości, a za najbardziej rekordowe uznawane były te wykonane przez Zbigniewa Urbańskiego o wysokościach 33,45 cm z 2009 roku oraz 35,10 cm z 2010 roku oraz 36,4 cm z 2011 roku. Następny rekord został ustanowiony w roku 2019 przez Andrzeja Goryla, osiągając wysokość 37,78 cm. Każda palma wielkanocna zgłoszona na konkurs w każdej z kilku kategorii powinna być wykonana z naturalnych surowców. Użycie metalowych czy plastikowych elementów ją dyskwalifikuje. Każda palma, nawet ta najwyższa, musi zostać postawiona pionowo, siłą ludzkich mięśni, z wykorzystaniem jedynie lin oraz stabilizujących tyczek, bez użycia dźwigów i podnośników. Złamanie się palmy podczas stawiania dyskwalifikuje ją z udziału. W Lipnicy Dolnej znajduje się dwór Leduchowskich, murowany budynek z pierwszej połowy XIX wieku, który przez ponad 60 lat do II wojny światowej pozostawał w rękach rodziny Leduchowskich. Przez kilka lat mieszkały tu m.in. córki Antoniego
Halki Leduchowskiego, późniejsza święta Urszula, kanonizowana w 2003 roku, oraz późniejsza błogosławiona Maria Teresa, beatyfikowana w 1975 roku. Jest to klasycystyczny piętrowy budynek wzorowany na francuskich pałacach wiejskich. Murowany na rzucie prostokąta, nakryty jest dachem czterospadowym krytym dachówką. W pięcioosiowej elewacji frontowej wyróżnia się zagłębiony w lico ściany portyk z czterema kolumnami, ponad którym znajduje się balkon w formie lodzi. Na parterze dwór posiadał pięć pokoi i duży hol. Na pierwszym piętrze siedem pokoi i balkon. Poprzez zadaszony ganek łączył się z budynkiem gospodarczym, w którym były pomieszczenia dla służby. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.